Drodzy Sokółczanie, stoimy w miejscu, gdzie gmina Sokółka zaprojektowała kładkę pieszo-rowerową nad torami, potocznie zwaną kładką na Roskach. Mieszkańcy Sokółki czekali na budowę tej kładki ponad 30 lat. Gmina Sokółka w 2017 roku wykonała projekt, konsultowaliśmy go z Państwem, a w niedługim czasie przekazaliśmy ten projekt do realizacji PKP PLK. PKP w swoich planach do budowy ujęła budowę tej kładki w 2019 roku. Czekamy na budowę i liczymy na to, że będziemy mogli bezpiecznie przechodzić kładką, przejeżdżać rowerem. Drodzy Sokółczanie, wspólnie możemy wszystko. Wspólnie zmieniamy Sokółkę na lepsze. Przede wszystkim Sokółka. Ewa Kulikowska.